piątkowym półfinałowym meczu play-off Działdowski Klub Sportowy Dekorglas z łatwością wygrał z gdańską drużyną Unia AZS AWF IS 3-0. Punkty dla naszych zdobyli Wang Kiang, Kung Shang oraz Jiří Vrablík. O szczegółach mówi trener działdowskiej drużyny. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Chcieliśmy co najlepszy wynik, bo w Gdańsku grają z piłkami Butterfly, które nie są dobre dla nas. Oni przyjechali bez ich numer jeden, Wei Xiao. Wiedzieliśmy, że już dawno temu, że w Gdańsku mają jakieś problemy. Ale no, chcieliśmy się skoncentrować na siebie. Dla nas oczywiście dobrze, że przyjechali bez niego. Chcieliśmy ustawić najpierw inaczej, ale jak widzieliśmy, że są bez Wei Xia, to chcieliśmy pomyśleć o wyniku 3-0. Dlatego ustawiłem tak, żeby Shang Kun zagrał pierwszy mecz od razu na Patryka Chojnowskiego. No ale pierwszy mecz to Wang Yang z młodym zawodnikiem z Gdańska. Tam nie ma co dużo o tym rozmawiać. To dla Wang Yanga był łatwy mecz. Młody zawodnik nie dał rady z nim powalczyć i Jacek spokojnie wygrał. Drugi mecz to czułem, że to jest mecz bardzo ważny dla nas. Jeżeli będziemy prowadzić 2-0, to już wygrany mecz jest prawie na 100%. 3-0, 3-1 albo 3-2. Dlatego to był bardzo ważny mecz. W pierwszym secie grał Patryk bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Trafił wszystko. Prowadził 10-4. No ale Shang Kun pokazał swoje umiejętności. Zagrał super końcówkę. Jak Patryk wiedział, że już Shang Kun co bliżej jest do niego, to już widać było, że jest trochę zdenerwowany. Czuł, że może wygrać i nie grał już tak spokojnie jak na początku w secie. No Shang Kun zagrał super końcówkę, wygrał tego seta i myślę, że od tej pory już był lepszym zawodnikiem, zagrał spokojnie, zagrał to swoje. On jest naprawdę zawodnik światowej klasy. Pokazał to też dzisiaj i jesteśmy szczęśliwi, że go mamy w naszej drużynie. Myślę, że potem już od drugiej, trzeciej set już było jasne, że Shang Kun wygra. Wygrał 3-0 i to była bardzo, bardzo dobra wiadomość dla nas, bo prowadziliśmy w meczach 2-0 i 6-0 w setach. No, potem był pojedynek ja z Pajkowem. Trochę czułem, że byłem trochę zdenerwowany, bo bardzo chciałem wygrać ten mecz, wygrać z nim 3-0 i o dużo lepiej będziemy się czuli przed rewanżem w Gdańsku, tak? Robili nam problem odbiór. Ja mu niedobrze odbierałem, on też mnie słabo odbierał. Jakoś tego seta wygrałem. Tak samo w tym drugim było tak samo. Nie wiem, czy gra była piękna, czy nie była piękna, ale po prostu ten mecz, który był też bardzo ważny dla nas, dałem radę i wygrać. Trzymamy kciuki. Oby niedzielny mecz był jedynie powtórką piątkowego. Nam wystarczy dwa sety. To już myślę, że to musimy po prostu wygrać. Ale nie chcemy wygrać tylko dwa sety, chcemy wygrać cały mecz. Po co myśleć tylko na dwa sety? Ty musimy zrobić to tam nie ma innej wyjścia. I no wierzę, że oczywiście wierzę, że już awans do finalu będzie nasz. I tylko musimy skoncentrować na ten mecz. Musimy skoncentrować, zagrać na 100%, tak jak zawsze i będzie dobrze. Zwycięzcy półfinałów zagrają 25 maja w finale Lotto Superligi, który odbędzie się w Gdańsku.